Witam wszystkich. Dzisiaj taki pacjent u Ostrego na warsztacie. Kupiłem go na złomie. Jest to prawdopodobnie jakiś UPS, zasilacz UPS. Kupiłem go za 12 zł. Ważył 11 kg. Wziąłem go tylko dlatego, że taki duży transformator. Tylko może się okazać, że aluminiowy. Że zobaczymy, ile będzie można na tym zarobić, czy w ogóle zarobię. Próbowałem go podłączać, ale niestety nie działa. Jak widać, tu już ktoś się dobierał do niego. Jakieś przelutowywania, niedolutowania. No, ktoś go pewnie próbował reanimować, ale pewnie się niestety nie udało. Także rozbierzemy go, zobaczymy, co odzyskamy. Czy się opłacało zakup. Śrubki do śrubeczek, które będą w miarę pożyteczne, to się odłoży. Rozpinamy kabelki. Tu jeszcze jedna śrubeczka obrobiona. Chyba nie pójdzie. Trzeba użyć Boscha. I już odkręcone. Kabelki poobcinamy. Kabelki pójdą do paczki z kabelkami. Komuś się wyślę. Tu jeszcze odkręcimy jeden kabelek. Aha, drugie są zalutowane, te duże, grube, znaczy się. Trzeba będzie je odciąć. Nic innego nie zrobimy. Jeden odcięty. Musimy kondensatory wywalić. To i tak pójdzie dla kogoś na elektrozłom. Płytka na dalszą segregację, jak to się mówi. Na dalszy odzysk. Proszę bardzo. Taka płytka. O, tu widać tak samo było coś robione. Tutaj tak samo. No także ktoś go próbował reanimować, ale niestety nie udało się. Odłożymy na razie na bok. Porozkręcamy resztę, co się da rozkręcić.
Niestety niektóre śrubki nie chcą się odkręcić, bo już obrobione. Także widać, że się ktoś dobierał do tego. No ale cóż, jak wyrzucone na złom. No i poszło. Wyrzucone na złom, to trzeba niestety rozkręcić, bo może będzie się opłacało i coś się na tym zarobi. Gniazdka też się rozbierze. W gniazdku coś tam białego mosiądzu zawsze jest. Niewiele, bo niewiele, ale coś tam będzie. Tu jeszcze złącze komputerowe. Dobra, nie będę się na razie z tym bawił. Pójdzie na złom i zobaczmy dalej. Takie dwa kabelki, dosyć grube, z tego też będzie miedź. Miedź, jest miedź. 2 metry, około 2 metry. Też je oskurujemy. Zobaczymy, ile z nich wyjdzie. Też ciężko. Innego bita weźmiemy. No, niestety. Musimy wziąć inne klucze. Nasadką odkręcimy z tej strony. Niestety nie idzie tak łatwo. Poszło. Poszła druga tak samo. Następna. I następna. Blacha pójdzie do złomu. To do złomu. No i co? Transformator. Wiatrak komuś damy. Jacek Recycling zbiera wiatraki tam dla kogoś, to pewnie jemu się odłoży. Jakbym coś kiedyś znowu wysyłał. Podcinamy kabelki. Transformator może i sprawny, bo nie wiadomo, bo transformatora nie mierzyłem. Samego transformatora. No ale taki transformator, nie wiem nawet do czego by go wykorzystać. No, pewnie można by gdzieś komuś dać, albo nawet sprzedać gdzieś za jakieś pieniądze, jakby był sprawny. Ale ja go wziąłem właśnie po to, żeby rozebrać i zobaczyć, ile zarobię na tym.
Przetnę transformator, znaczy wytnę ten kawałek miedzi, zobaczymy, czy to jest w ogóle miedź. I po obcięciu kawałka transformatora właśnie się dowiedziałem, czemu go ktoś wyrzucił na złom, a nie rozbierał. Proszę bardzo. Amelinium. No ale co zrobić? Tu jeszcze dwa kawałki są miedziane na 100%, bo widać tutaj na okówkach. Także jeszcze z tej strony rozbierzemy, całego wybijemy. No bo ja już, jak już go tyle rozebrałem, to aluminium też wybijemy. I zobaczymy, czy zarobiłem, czy straciłem. No i wybite. Aluminium, prosty sposób wybijać. Wsadzić do imadła, dopasować sobie wybijaczek ładny, żeby tu wszedł. Z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej i wychodzi. Także jeszcze te poobcinam końcówki. Muszę to całe ściągnąć. Zobaczymy, ile tych kabelków miedzianych tu jest. No i tak, aluminium wyciągnięte, uzwojenie rozebrane. Pacjent oddał nerkę aluminiową na przeszczep. No i cóż, zważymy to, jeszcze te kabelki miedziane obiorę. No i zobaczymy, ile tego wyszło. Wyzbieramy śrubki magnesikiem najlepiej. Do złomu. I taka kubka miedzi z tego wyszła. Tych przewodów nie liczę, bo to pójdzie do paczki dla kogoś. Zważę, zobaczymy, ile tego wyjdzie. Aluminium 640 gram, miedź 235 gram. Zapomniałem jeszcze o jednym, na płytce były takie aluminiowe elementy jeszcze, 235 gram. No i złom 9 kg 200 gram. Także nie wiem dokładnie, jakie są ceny, ale sprawdzę w internecie i zobaczę, czy coś zarobiłem, czy straciłem. No i tak, podsumowanie moje takie wyszło, patrząc na ceny z internetu, no to zarobiłem około 8 zł. Niecałe 20 zł wyszło za całość. No niestety, jakby był transformator z uzwojeniami miedzianymi, no to by było pewnie więcej, no ale wyszło jak wyszło. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia.